Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i dzisiaj pogramy sobie znowu w Ori and the Blind Forest. Bardzo przyjemną platformówkę na dzień dobry. Rozwaliłem się o jakieś coś. I tak, jesteśmy w środku drzewa. Ginso. Oczywiście musimy odzyskać element wody. Okej. Jak to jest zrobione? Myślałem, że go dam radę załatwić. Aha, chyba wiem. Dobra. Okej. I teraz to jeszcze przez portal przeleci, powiedzcie mi. Tak jest. Taka zabawa, dobra. Tylko jak ja to tam na górę teraz dam. A wiem jak dam, dobra. Która muszę być szybszy po prostu niż ten pocisk. Fajna ta gierka jest, dobrze, że skminki ma. O! Voila, portal otwarty. Gra zapisana, czyżby jakiś boss czy coś? Chyba to się dopiero otworzy, jak go pokonam. Tak też będzie. Aj. Yes, sir. No, jak bardzo niedużo mi zostało, żeby sobie umiejętność następną zdobyć. Gdzie jestem? Damn it. Jakże ja mam ten klucz niby? Chyba wiem jak. Dobry jest. Ojej. Będzie ciężko. Ta gierka nie jest, nie należy do łatwych podobno, no i nie zdziwię się, jeżeli to będzie jeden z tych momentów właśnie. Ajajajajaj, już było prawie.
O, fuck, ale zgubę. Ale za to teraz perfekcyjnie. Łohoho. Kurde, dobry jestem. Tylko gdzie ja jestem znowu? Aha, tutaj. Mam dwa klucze, jeszcze dwa. Trzeba chyba zapisać gierkę. Okej, jak się zbliżam do takiego jakby portalu, to przynajmniej mi pokazuje drugi, zaczyna się trochę ożywiać i pokazuje mi, gdzie wyskoczę. Spoko. Kurczę, prawie by mi się udało bez szwanku. O, okej. To nawet lepiej. Dawno w takiej gierki nie było, dawno nie grałem w taką fajną, zręcznościową platformówkę. Tym bardziej, że... O Jezus. Tym bardziej, że poruszanie się tym małym duszkiem jest tak zajebiście płynne i takie fajne. Naprawdę, naprawdę. Polecam. O Jezu, tylko nie jest łatwo, to też jest swoja tam... No właśnie, zapomniałem o tym, się zagadając, to już jest swoją stroną, swoją drogą, nie? Że jest nie za łatwo. Ojej. Okej. Cztery. Kolejne drzewko. Płacz słyszę z wewnątrz pradawnego drzewa. Rim był zręczny. Daszował przez powietrze. Posłuchaj jego głosu. Podzieli się mądrością. Nie wiem, jak nazwać to daszowanie, czyli takie po prostu... kiedy jest w powietrzu, to może nagle jeszcze tak jakby nagle... Nie wiem, wyrwać do przodu. Basz! Okej, basz, czyli mogę się tak jakby odbić od czegoś, od jakiegoś obiektu, na przykład od wroga, mogę na niego wskoczyć, walnąć go nogami i odbić się od niego w którąś stronę i zostanie... No zobaczymy, co się stanie przy najbliższej okazji w zasadzie. Nie wiem, czy mogę teraz to zrobić. O! Dobry. Ale faza. Dobra, możemy następne też umiejętność zdobyć. Ale fajne to jest. Jeszcze sobie wybieram, w którym kierunku chcę polecieć, nie? O nie, to jest takie zarąbiste. Zajebiste jest to gra. Dobra, muszę sobie tak czy siak wybrać następną umiejętność. I tutaj mamy daszowanie. Właśnie. To, ale wezmę może sobie jednak, kurczę, wiecie, że mnie będzie leczyć podwójnie. Nie będziemy tyle ginąć. A później sobie może daszowanie wezmę. No. Myślę, że jest okej. Elegancko. Dobra, użyłem go po to, żeby się tutaj dostać. Nie będę z nim teraz walczył.
Ciekawe, czy mogę się odbić od tego jego pocisku, ale wątpię w sumie. Kurde, nie wiem, jak miałem tu skoczyć. A! Ale fajne, jednak może, tak? Ale fajne. Mhm. Ale rozkminka, nie? Nie mogę. Za mocna jest ta giera, nie? Zobaczcie tą rozkminę, muszę teraz wziąć, zmienić trajektorię tego wystrzału, żeby przeszedł przez portal i jak on będzie przez ten czas, jak on będzie leciał, to ja muszę tutaj przybiec i jeszcze raz zmienić trajektorię, żeby rozwalić sobie tutaj to drewienko na dole. Dobra, to jest. Aj, nie zdążyłem. Ale dobra, to jest. Ha! Bomba! Już sobie zapiszę z tego. Chyba nie rozwali mi. Yeah, baby. Tak jest. A rozwali może. Nie, też nie rozwali. O, rozwaliło. Chyba. Oła, nie zdążyłem. Rozwali? Nie, nie rozwala jednak. No dobra, to po prostu muszę się odbić tam w ogóle. I tyle. Nie mogę z tej gry z taką zarąbistą. O, fuck, trafiło mnie. Spoko, spoko. Daleko nie jesteśmy. Tu mi rozwal, tutaj coś jest. O, wiem co tam jest, dawaj tu. Strzelaj. Nie podejdzie, muszę zmienić trajektorię. O, shit. Oła, oła, oła. O, kurde, no muszę tam spróbować, żeby poleciało, bo chcę zdobyć tą niebieską kulkę taką. Muszę ją zdobyć po prostu. To. Żeby to zrobić, muszę. Wiecie o co chodzi. Muszę się, kurde. A nie dolatuje chyba. O! Jeszcze sobie żyćko wezmę, chyba. Tu jest. No, i następna energia. Bomba.
Zaraz zapiszemy oczywiście. Może jeszcze nie tutaj, albo tutaj, albo nie tu. Jeszcze mam sporo życia. Czajcie to, nie? Za dobra jest ta gra. Ta gra po prostu. Ojej. Oła. Oj, zginę, dobra. Tutaj jakieś mocniejsze wygibasy są potrzebne. A zrąbałem to. Tam jest jeszcze jedno do wzięcia. Dobra, spoko. Za mocno się. Panie weźmie. Jest, wziął. O jest. Fuck. Dobra, nie? Czym jesteś? Bossem? Hello. Kurde, nie dolatują te moje. Ach, wiem co, muszę w niego... Muszę w niego jego własne te kierować, dobrze. O, widzicie? Ale to nie będzie łatwe, to będzie ciężki boss chyba. Nie był taki ciężki. Fajne. Zarąbista giera, normalnie masakra. Save my game. Kiedyś serce Ginso trzymało element wody w bezpieczeństwie, ale teraz jest całe chore, niestety. Musimy je wyleczyć, usuwając chorobę z obu stron. Okej. Okay. Oczywiście, że musimy. Ale misja. Trzeba zmienić lot za dwa razy tego, albo więcej nawet.
O kurde, ale misja. A zjebałem. A! Nie no, wiem o co chodzi, spoko, spoko, ale będzie misja. Będzie misja. Nie mała. Tak, tak, wiem, wiem. Tutaj sobie zapiszemy chyba jeszcze. Okej. Spróbuję trochę spontanicznie to rozkminić. O Boże, nie, na pewno. Nie, dobra, muszę rozkminić, jak to ma lecieć. Bo tak spontanicznie to chyba jednak nie. Tu, potem to leci tu. Ja muszę to skierować tam. Potem to leci w prawo, to muszę skierować gdzieś tu, muszę to skierować w tą mańkę. I to będzie leciało tak. To muszę skierować po prostu wtedy do góry, czyli... Raz, dwa... Może nie będzie tak źle. Nie trafiłem. Ciężka misja przed nami, widzę. Nie trafiłem, nie? Trafiłem chyba. Nie, kurde. Już było dobrze. Damn, nie trafiłem. Oła. Ale ciężka misja. Spoko. Ogarniemy. Przeszło chyba. Ale już jest kurde. O, nie trafię. Dobra.
No nie, i mnie zabiło, nie? A normalnie już, kurde, bym to zrobił chyba. The fucker. A nie da się oczyścić sobie całej drogi, bo potem jak pójdę tam na górę i wrócę tutaj, to ten łajza znowu będzie się tutaj pełzać, więc nie ma tak łatwo, bo pamiętam. Ale już mam rozkminione chyba. Trzeba dać polecić tutaj mu. Normalnie. Tutaj tak samo. Yes, sir. Ależ on jest dobry w te gry, kiedy w nie gra. Bo zapisujemy. Ach, witaj, chorobo. Nadszedł twój kres. Co my tu mamy? Żabol szajka. Nie jestem pewien teraz. O. Chciałbym to kółeczko wziąć sobie, ale nie wiem, jak ja to zrobię. Oła. Oła. Nie ma jak. Self-destruction. Dostałem nowe osiągnięcie. Self-destruction. Chyba popełniłem samobójstwo wystarczająco dużo razy. Ach! Minimalnie. Chcę koniecznie to wziąć, to kółeczko żółte, no to jest kółko umiejętności, które podejrzewam chyba, które... Fuck. O! Które nam dodało, proszę ja was, doświadczenia oczywiście i szybciej będziemy mogli umiejętność niedługo zdobyć. A teraz co mam zrobić? Teraz Mister Żaba musi zginąć. Okej. Najpierw sobie wezmę kółeczko znowu. I zaraz sobie otworzymy drzwi. I tak oto drzwi przed nami stanęły otworem dzięki naszym super umiejętnościom, naszego duszka leśnego oczywiście. A ja zachęcam was do subskrypcji, jeszcze tego nie zrobiliście, żeby wspierać kanał, żeby było ich jak najwięcej i żebyście nie zgubili tego kanału, jeśli oglądaliście ten odcinek jako pierwszy na nim. I zostawcie łapkę w górę, żeby było miło, żeby było fajnie i najlepiej komentujcie, jak tam wam się podoba gierka. Zapraszam was też na streamy live, które się odbywają parę razy w tygodniu, żebyśmy mogli się bawić wspólnie, bezpośrednio. I zachęcam do następnego odcinka Ori and the Blind Forest. Trzymajcie się, na razie.